Obiecaliśmy, że będziemy kontynuować temat żywopłotów. W poprzednim odcinku pokazaliśmy Wam 6 różnych roślin liściastych na żywopłoty dorastające do 3 metrów wysokości. W tym odcinku pokażemy rośliny liściaste na wyższe żywopłoty. Będą to wysokie krzewy oraz drzewa, które świetnie znoszą cięcie, przez co nadają się na żywopłoty. Tak jak tutaj, gdzie obecnie się znajdujemy, w grabowym labiryncie. Skoro już jesteśmy w grabowym labiryncie, to zacznijmy od tej rośliny. Grab jest drzewem, które doskonale znosi cięcie. Już w barokowych i renesansowych ogrodach wykorzystywano jego potencjał do tworzenia zielonych ścian rozgraniczających poszczególne części ogrodu lub tworzenia zielonych labiryntów, tak jak tutaj. Jesteśmy w miejscu, gdzie współcześnie stworzono labirynt, w którym naprawdę można się zgubić. Regularnie formowany grab potrafi stworzyć świetną osłonę. Oczywiście grab nadaje się również do sadzenia jako nieformowany, ale potrzeba mu sporo miejsca w ogrodzie. Przykładowo odmiana grabu Columnaris jest elegancko prezentującą się kolumnową odmianą. Z grabu można stworzyć naprawdę wysoki żywopłot, nawet do 5-10 metrów. Ale z reguły w ogrodach prowadzimy go na wysokości 2-2,5 metra, aby nie sprawiał problemów podczas formowania. Jesienią liście przebarwiają się w złocisto-żółte barwy. Później brązowieją i częściowo mogą utrzymywać się na pędach w zimie. Grabowy żywopłot powinien być cięty 2 razy w roku, w lutym oraz w czerwcu. Warto wiedzieć, że grabowy żywopłot jest podatny na mączniaka prawdziwego. Jeżeli zaistnieje taka potrzeba, możemy zastosować preparat Discus 502G. Zielone, gęste ulistnienie. Jesienne, żółte wybarwienie liści. Zimą część liści pozostaje na roślinie. Podatny na mączniaka. Śliwa wiśniowa, ałycza. Śliwę znamy przede wszystkim jako niewielkie ozdobne drzewko, a szczególnie śliwę wiśniową Pisarti. Jednak nie każdy wie, że jej olbrzymi potencjał można wykorzystać do stworzenia formowanego żywopłotu. Szczególnie pięknie prezentuje się żywopłot ze śliwy Pisarti. Wiosną ozdobą są duże kwiaty w odcieniach różu. Nie sposób przejść obojętnie obok pięknej woni kwiatów. Również pszczoły nie mogą się oprzeć. A gdy roślina przekwitnie, wyłaniają się ciemnopurpurowe liście. Żywopłot z tej rośliny z pewnością ucieszy również ptaki, które będą go traktowały jako źródło pożywienia i schronienia. Śliwki tej rośliny są jadalne również dla ludzi. Aby odpowiednio się zagęściła, musimy pamiętać o jej cięciu. Taki śliwowy żywopłot może mieć wysokość od 2 do 4 metrów. Purpurowe liście. Różowe pachnące kwiaty. Pożytek dla pszczół i ptaków. Jadalne owoce. Laurowiśnia wschodnia. To nasza zimozielona liściasta propozycja. Jednak zanim zdecydujesz się na żywopłot z tego krzewu, rozważ, czy masz odpowiednie warunki dla tej dość kapryśnej rośliny. Pamiętaj, że laurowiśnia ma dość niską mrozoodporność, dlatego sprawdzi się raczej na osłoniętych stanowiskach, na przykład na osiedlu. Ponadto z powodu swoich zimozielonych liści powinna być sadzona w miejscach, gdzie choć przez część dnia będzie zacieniona, ponieważ ostre słońce może spalić zimozielone liście. Laurowiśnia wschodnia potrafi dorosnąć nawet do 3-4 metrów, ale formowana zachowa pożądaną wysokość. Formowanie może okazać się dość kłopotliwe, ponieważ aby żywopłot wyglądał pięknie, a liście nie były poszarpane, odradzamy stosowanie nożyc elektrycznych, a zalecamy nożyce ręczne. Piękne, duże, ciemne i błyszczące liście na pewno wyróżniają laurowiśnie na tle innych żywopłotów. W maju ozdobą są oryginalne białe kwiaty na wzniesionych gronach. Laurowiśnia wymaga żyznej, a przede wszystkim wilgotnej gleby. Niepodlana odpowiednio przed nadejściem zimy może łatwo zamierać. Dość wymagająca roślina. Preferuje półcień. Zimozielone, duże, błyszczące liście. Kwitnie na biało. Buk pospolity. Buk to kolejne na naszej liście drzewo, które doskonale znosi cięcie. Buk to drzewo słynne ze swojej gładkiej, szarej kory,
na której wyryte napisy pozostają na drzewie na zawsze i rosną razem z nim. Naturalnie występujący buk ma zielone listki, które jesienią przebarwiają się na żółty kolor. Zimą zasuszone brązowe listki utrzymują się na gałązkach, a gdy dodatkowo zostaną przymrożone, to wyglądają naprawdę uroczo. Buk występuje w wielu odmianach, które również możemy zastosować na żywopłot. Na przykład bardzo atrakcyjnie prezentuje się buk o purpurowych listkach Atropunicea. Żywopłot z buka możemy prowadzić na wysokość 2-4 metrów. Przy odpowiedniej pielęgnacji i cięciu bukowy żywopłot może mieć tylko 30-40 cm szerokości, co pozwala zaoszczędzić miejsce w ogrodzie. Przed założeniem żywopłotu z buka warto wiedzieć, że ma on duże wymagania glebowe. Najlepiej rośnie na żyznej glebie wapiennej, umiarkowanie wilgotnej. Ale co ciekawe, dobrze znosi zacienienie, co jest rzadkością u roślin liściastych. Jednak w przypadku odmian kolorystycznych zabarwienie liści może stracić intensywność. Charakterystyczna kora. Odmiany o barwnych liściach. Żółte jesienne wybarwienie liści. Zimą liście pozostają na roślinie. Buk to wymagająca roślina. To tylko kilka propozycji na wysokie żywopłoty liściaste. Ale równie dobrze sprawdzą się też inne gatunki niewymienione w filmie. Na przykład lipa drobnolistna, morwa biała lub klon polny. Mamy nadzieję, że podobają Ci się nasze porady. Zasubskrybuj kanał, aby być na bieżąco. Będziemy też wdzięczni za każdą łapkę w górę.